Już po raz trzeci mieszkanki Legionowa w wieku 25+ otrzymały możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji lekarskich oraz specjalistycznych i kompleksowych badań z zakresu profilaktyki nowotworu piersi. Akcja Ty jesteś najważniejsza została sfinansowana przez gminę w ramach realizacji miejskiego programu promocji zdrowia. Jej organizatorem była Fundacja Jesteś Człowiekiem Pomóż oraz Klinika Medic, a honorowy patronat objął nad nią prezydent Legionowa, a także poseł na Sejm RP Zenon Durka. Byłem rzecznikiem budowy szpitala onkologicznego w Wieliszewie. Pomagałem szpitalowi, żeby uzyskał pieniądze z funduszu. Ale byłoby idealnie, gdyby tam były pustki w tym szpitalu. Gdyby w naszym społeczeństwie było tak, że ludzie przychodzą, mężczyźni i kobiety, dzisiaj mówimy o kobietach, po raz kolejny powtarzam, i żeby tego nie było. Profilaktyka jest sprawa najważniejsza. A równie ważna jest także świadomość tego, że zawsze warto jest się przebadać. Jak twierdzą organizatorzy akcji Ty jesteś najważniejsza, jej tegoroczna edycja pokazała, że legionowskie kobiety wiedzą, że ich zdrowie w dużym stopniu zależy od nich samych. Zaproszeń nie ma od 2 tygodni. Jak panowie widzicie, już tutaj mnóstwo pań się kręci, chociaż jeszcze 20 minut do spotkania z panią doktor. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, bo Fundacji chodzi o dotarcie do świadomości, o stosowanie właściwej profilaktyki we właściwym momencie życia. I to jest jakiś tam nasz sukces już. Sukces Fundacji polega nie tylko na tym, że mieszkanki Legionowa przestały się bać badań, ale również na tym, że zaczęły one przekonywać inne kobiety do profilaktyki nowotworowej. Koleżanka mnie właśnie zapisała i jestem wdzięczna, bo tak to się trudno wybrać, bo zawsze jest coś tam. Nigdy zawsze brakuje czasu na takie właśnie badania i tak jak koleżanka powiedziała, jest to mobilizacja, żeby no, przebadać się. Te panie, które brały udział w akcjach poprzednich, które miały okazję porozmawiać z panią doktor, które uczestniczyły w badaniach, zobaczyły jak to jest zorganizowane, że działa to zupełnie inaczej niż wszystko to, co jest proponowane w kraju tak naprawdę, były na tyle mile zaskoczone, że tymi swoimi doświadczeniami dzieliły się w środowisku najbliższym, może trochę dalszym. Z zaproszenia na piątkowe spotkanie z onkologiem dr Marią Kuletą, które odbyło się w sali konferencyjnej SMLW oraz ze specjalistycznych badań, skorzystało blisko 300 mieszkanek Legionowa. W sobotę i w niedzielę w klinice Medic przeprowadzono ponad 120 mammografii, blisko 200 badań USG i 8 biopsji. W jednym przypadku wykryto nowotwór w zaawansowanym stadium rozwoju.